Moi drodzy, witam w drugim odcinku w nowej serii. Dzisiaj kosimy pszenicę, tu już przyprowadziłem bizona sobie pod tą wiatę. I to pole, które jest za gospodarstwem, koszę dzisiaj. No i co, na razie nie mam zwierząt. No i sprzedaję zboże. No bo sprzedaję tak. Poprzednio tam grałem trochę i próbowałem z hodowli zwierząt, ale na razie jakby nie chcę zaczynać hodowli zwierząt, to na razie jakby będę brawił same pola. I tutaj to pole tylko pierwsze zaczynam kosić. To pszenica. A zboże wywożę tam gdzieś największa cena. Tutaj czytałem trochę komentarzy, że z tym polem podczas koszenia są problemy ze słomą. Ale to zaraz sobie właśnie zobaczymy. Ogólnie na tej mapce podoba mi się ta mapka. Tylko te pola, no jakby są już do takiej gry, nie wiem, multiplayer albo już samemu trzeba kosić. Ciężko jest puścić bota. Pole nie są prostokątami, nie? Pola. Ale ogólnie mapka ma fajny klimat, nie? Także będę nagrywał dalej. No na pewno muszę zmienić sposób jakby nagrywania i wrzucania filmików, to myślę, że będzie trochę więcej, częściej. Nie wiem, czy już tam kiedyś wspominałem, czy nie. Jak ja to robię, to wrzucam, ale to tak trochę dużo pracy przy tym jest. Dużo czasu to zajmuje. Ale myślę, że tak jeszcze z tydzień i ogarnę to, co mam tam zrobić. Idziemy teraz po tego, po 60 z przyczepu i może weźmiemy tą sturem. Otrzepimy kultywator. Ten kultywator na pewno musi być zmieniony na taki bardziej, no. Taki polski stary, nie? To też myślę, że 60 trzeba było może kupić jakieś używane, takie trochę doniszczone, z czasem by się je wyremontowało. No ale może gdzieś jakaś okazja niedługo się znajdzie, że coś się trafi, tam cały czas sprawdzą. Także kupi się może jakąś, no na razie nie wiem, 60 czy jakiś inny ciągniczek taki do jakiś używany właśnie. No ale to na razie zaczynam przygodę z tą mapką i z tymi pracami tutaj, także mam nadzieję, że to fajnie będzie wyglądało. To bizonik właśnie, to nie jest ten oryginalny z tej gry, bo też mam to 19 platinum wersję, ale to nie jest właśnie ten oryginalny, tylko to jest mod. No to można wybierać kolory felki i kolory bizona, także jakby więcej jest tych tam możliwości do wyboru, do konfiguracji tego kombajnu. Bo ten w wersji platinum, no to jest właśnie tylko czerwony, bez żadnej tam możliwości, nie? Tutaj możemy te poręcze zdjąć, daszek zdjąć, założyć, także więcej tutaj jest trochę jakby możliwości zabawy. No i co, dzisiaj taki plan, żeby to skosić, nie? O, właśnie tutaj widzicie, że jakby nie ma słomy, nie? Teraz jadę sprzedać tą przyczepę. Sprawdziłem tam gdzieś najdrożej i tam jadę. Nie nagrywam wszystkiego, bo to za długo by trwało. Nie znam jeszcze tej mapy i tak ciężko jest trochę się poruszać, nie? Cały czas trzeba sprawdzać, gdzie co jest i ustawiać znaczniki. Nie wiem, gdzie są drogi, gdzie się kończą, to jakiś rów jest. Jeżeli ktoś tam pyka w tego Farminga 19 na Xboxie One S,
to, jeżeli ktoś by chciał, znaczy w sumie to wcześniej też mówiłem, ale ciężko było z czasem, jakiegoś tam golda mam, także można było zagrać, no tylko trzeba było tak spontanicznie, u mnie się ustawia z tą grą, może gdzieś tam na Facebooku dam znać, kiedy, co i jak. Jakby ktoś okazję miał, to zapraszam. No co, jadę teraz to sprzedać i co? No i będę kosił dalej po następną rzeczy. Dzisiaj mam plan właśnie skosić to pole. No i tyle. A, nie skończyłem. Właśnie, że zapraszam do gry i może ktoś ma jakieś tam fajne mody, zna jakieś fajne mody. Oczywiście na Xboxa to są mody, tam ilość ograniczona. Ale właśnie, może ktoś coś ma fajnego, także mógłby tam w komentarzu napisać, że nazwę moda, czy tam no, coś tam opisać go i ten. I można by było ściągnąć i pobrać i pograć. No na pewno mam też plany na kolejne sprzęty. To będzie 85. Na razie chyba bez tura. W ogóle powinna, chyba będzie bez tura. I prasa kostkująca. Chcę kupić na razie kostki. No i cóż, w tym odcinku to było tyle. Czekajcie na kolejny. A ja kończę żniwa. Także trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.